Światowy Dzień Sybiraka obchodzony jest 17 września. Jest to miesiąc pamięci o krwawych losach Polaków zesłanych na Syberię. Tablica pamiątkowa w hołdzie deportowanym ustawiona została przez Związek Sybiraków w dniu 17 września 1998 roku na placu kościelnym u stóp kościoła świętego Mikołaja w Świebodzicach. Podpułkownik Władysław Suproń był członkiem Armii Krajowej oraz Wolności i Niezawisłości, jednym z żołnierzy wyklętych. Został skazany na karę śmierci. Po 10 latach ciężkiego więzienia na mocy amnestii z 1956 roku wyszedł na wolność. W 1992 roku w wyniku rehabilitacji przywrócono mu stopień oficerski. W 2008 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. Zmarł 11 sierpnia 2012 roku i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ulicy Wałbrzyskiej w Świebodzicach. Żydzi w Świebodzicach zaczęli osiedlać się dopiero w XIX wieku. Obecnie jednym śladem ich bytności jest cmentarz żydowski. W wyniku dewastacji z czasów II wojny światowej oraz z okresu po wyzwoleniu do dziś zachowały się nieliczne nagrobki. Przetrwał także mur cmentarny oraz stary drzewostan. W 1998 roku dzięki staraniom władz miasta na cmentarzu przeprowadzono prace porządkowe. Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja, skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej. Święto to ma na celu propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie. Dzień Flagi jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, dlatego tym bardziej powinno się go propagować i jak najwięcej o nim mówić.